W języku angielskim. Zdarzają się takie momenty, że myślisz sobie, już dużo rozumiem, już wszystko zaczyna mi się układać, aż tu nagle bang! Okazuje się, że tak naprawdę nic nie rozumiesz, albo wskakuje jakaś nowa zasada, która burzy wszystko, co dotychczas udało Ci się poukładać. Nie przejmuj się tym, tak? Będzie jeszcze nie raz. Moim zadaniem jest pomóc Ci przez to przejść i pomóc Ci to wszystko zrozumieć. Dziś opowiem właśnie o takim zjawisku, które być może pomiesza co nieco w głowie osobom, które uczą się i chcą sobie usystematyzować gramatykę, ale jeszcze raz podkreślam, nie przejmuj się, bo to tak naprawdę. Nie jest aż takie straszne, na jakie wygląda. Czy Present Simple i Present Continuous są czasami przyszłymi? No, każdy, kto uczył się angielskiego przynajmniej dwie godziny, powie, że nie. Present Simple, czas teraźniejszy i Present Continuous, też czas teraźniejszy. Jeżeli nie znasz tych czasów, to koniecznie odsyłam cię do mojego materiału z czterema podstawowymi czasami. Jest to darmowy materiał, który możesz sobie zobaczyć i który teraz dorzucam w opisie. Tak więc po obejrzeniu tego materiału możesz rzucić okiem na tamten, żeby to sobie poukładać, żeby to sobie przypomnieć. Natomiast dziś pokażę Ci i zaskoczę Cię, jeśli jeszcze wcześniej tego nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś, że Present Simple i Present Continuous mogą być też używane do przyszłości. W pomimo tego, że są to czasy teraźniejsze. Takie bardzo, bardzo szybkie przypomnienie. Present simple, czyli czas ogólny, czas teraźniejszy, ogólny, jak go w taki sposób nazywam, dotyczy czynności ogólnych. Na przykład I study English. Uczę się angielskiego, ale nie w tym momencie, tylko ogólnie uczę się angielskiego. I dance hip-hop. Nie tańczę w tym momencie, tylko ogólnie jestem tancerzem, tańczę hip-hop. She speaks very fast. Powiem na osobę, która mówi bardzo szybko, jakaś dziewczyna. She speaks very fast. Natomiast gdybym powiedział I'm studying English, to prawdopodobnie teraz właśnie otwieram książkę i uczę się angielskiego. Gdybym natomiast rozmawiał z kimś przez telefon i był na sali tanecznej i tańczył w danym momencie, to wtedy bym powiedział I'm dancing hip hop, bo robię to w danej chwili. She's speaking very fast, czyli she is speaking. Ona mówi bardzo szybko, nie rozumiem jej, ponieważ ona w tym momencie mówi bardzo szybko. To takie bardzo podstawowe przypomnienie. Można to sobie skojarzyć z ink, sprężynką dynamiczną, czy też z czasem ogólnym, specjalnie to zamalowałem, ponieważ te czynności w present simple dotyczą nas, ogólnie dotyczą nas nieco szerzej. Dlaczego zatem jakiś native speaker powiedziałby prawdopodobnie takie zdanie? I'm meeting Anna next week. A nie I will meet Anna next week, ponieważ czas Future Simple wyglądałby w taki sposób. I will, czyli ja jakby zamierzam spotkać się z Anną w następnym tygodniu. No właśnie, trzeba by się nieco zagłębić w te zdania i okazałoby się, że gdy powiem w taki sposób: I'm meeting z końcówką ING, co jest faktycznie dynamiczne, co wskazuje na czas present continuous, i tym samym to zdanie jest. Mówiąc kolokwialnie, pewniejsze. Jest to po prostu pewniak. już mamy umówione spotkanie z Anną, już jesteśmy gdzieś umówieni w jakiejś restauracji, na przykład na godzinę 15, and we are meeting. Bo gdybym powiedział, I will meet Anna next week, prawdopodobnie mój rozmówca by rozumiał to w taki sposób, że ja planuję się z nią spotkać, być może jeszcze do niej nie dzwoniłem, ale bardzo bym chciał się z nią spotkać. Choć niekoniecznie. Będzie to też zależało oczywiście od innych detali, których użyjemy w zdaniu. Teraz myślisz sobie tak... Hmm, czy ja, rozmawiając z jakimś native speakerem, nie popełnię błędu i w momencie, gdy mam jakiś konkretny plan, to jest coś pewnego na 100%, a ja użyję will, czy on nie zrozumie mnie, że to jest tylko takie założenie? Nie, ponieważ wszystko w rozmowie możesz wyjaśnić, możesz użyć większej ilości szczegółów. Podam Ci przykład w języku polskim. Dziś o godzinie 15 spotykamy się na kolacji. Jaki to jest czas tak naprawdę? Czy to jest czas przyszły? No mówi on o przyszłości. Ale popatrz, dziś o godzinie 15 spotykamy się na kolacji. Choć kolacja do bardziej o 19. Natomiast jest to nadal czas teraźniejszy. Dziś spotkam się z kimś na kolacji, czas przyszły. Za tydzień będziemy się spotykać, też czas przyszły. Za tydzień się spotkamy. Za tydzień się spotykamy. Cały czas mówią o przyszłości, natomiast inne są konstrukcje gramatyczne. Czy ty tak naprawdę, używając języka polskiego, zastanawiasz się, jakiej konstrukcji w danym momencie używasz? No nie. I to samo właśnie warto robić w języku angielskim. W tym momencie, to, co ja ci teraz prezentuję, robię to tylko i wyłącznie w takim celu, żeby pokazać ci, że takie coś istnieje. Że jeśli ktoś użyje do przyszłości, czy to present continuous, czy present simple, to nadal może mówić o przyszłości. I ty w momencie, gdy będziesz rozmawiać z taką osobą, czy gdy będziesz czytać taki tekst, oglądać jakiś materiał wideo, po prostu będziesz to czuć, będziesz to rozumieć na podstawie też większej ilości szczegółów. Wiesz, że takie coś istnieje, ale nie musisz za wszelką cenę mieć takiego celu, że dziś, jeśli się tego nie nauczę, to w ogóle nie zaczynam rozmowy. Inny przykład We are having a date tonight, czyli dosłownie, mamy randkę dziś w nocy, dzisiejszej nocy mamy randkę. I zobacz, jak najbardziej w języku polskim można to przetłumaczyć nawet jeden do jednego. Dziś mamy spotkanie, dziś mamy randkę. Dziś będziemy mieć randkę, dziś się spotkamy, albo dziś się spotykamy o godzinie 15. Możesz powiedzieć i w taki, i w taki sposób. Teraz ktoś bardzo mocno by to chciał sklasyfikować, do jakich to jest czynności, do jakich to jest konkretnie sytuacji, czy do takich, które są na 100% pewne, czy do takich, które są na 50% pewne, albo czy do takich, które są tylko i wyłącznie jakimś założeniem. Nie rób tego, po prostu będziesz to z czasem czuć. Bo możesz powiedzieć i tak, i tak. Jedna sytuacja, jedna wypowiedź będzie lepiej pasować do czegoś, a inna czasem będzie pasować mniej. Ale nadal ty przekazujesz tę informację, przekazujesz ten sens swojej wypowiedzi. I'm leaving the city tomorrow. Czyli opuszczam miasto, jutro opuszczam miasto. Zobacz, opuszczam miasto, czas teraźniejszy. Jak najbardziej w języku polskim będzie to też akceptowalne. Jutro opuszczę miasto, jutro wyjadę z tego miasta, jutro wyjeżdżam z miasta. Nadal to ma sens, prawda? Następne zdanie: They are going to the cinema at 6 p.m. Czyli oni idą do kina na 6. Oni idą do kina, czas teraźniejszy, na 6. Czyli tak naprawdę oni pójdą do tego kina na godzinę 6. I można by powiedzieć: They will go, they are going. Pewnie jeszcze 20 różnych propozycji zdania by się znalazło w tym momencie. I dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać ten materiał? Ponieważ miałem taką burzliwą dyskusję z nauczycielem angielskiego, który starał się to wszystko właśnie klasyfikować, ubierać w tabelki, ubierać w jakieś zasady. Moim zdaniem, jeżeli nie masz jakiegoś egzaminu do zaliczenia, który by wymagał takich konkretnie umiejętności, który by oceniał cię na podstawie tego, w jaki sposób użyjesz jakiegoś zdania, czy użyjesz jakieś końcówki w konkretnym zdaniu, jeżeli nie masz nic takiego, a chcesz nauczyć się czuć się swobodnie w języku angielskim, w słuchaniu, po prostu w byciu w w środowisku angielskim, to moim zdaniem usilne klasyfikowanie tego wszystkiego jest zbędne. Można by też użyć czasu present simple do odniesienia w przyszłości, ale do sytuacji takich bardziej ramowych, czyli jakichś spotkań, czyli rozkładów, zajęć, jakichś komunikacji, czy to samolotów, autobusów, właściwie jakichś spotkań, lekcji szkolnych i tak dalej. Wtedy można do sytuacji przyszłej, do sytuacji, która wydarzy się w przyszłości, można użyć present simple. Przykład, the plane lands at 10 a.m., Czyli samolot ląduje o 10 rano. Jak najbardziej można tak powiedzieć też w języku polskim. Ten samolot jeszcze nie wylądował. On nie ląduje w tym momencie, ale on wyląduje o 10 rano. Mogę powiedzieć, samolot wyląduje o 10 rano. Ale mogę też powiedzieć, samolot ląduje dziś o 10 rano. Nie ląduje w tym momencie. Widzisz, czas teraźniejszy, ale tak naprawdę odnoszący się do przyszłości. The meeting finishes at 7 p.m., czyli spotkanie kończy się o 7. Ono jeszcze się nie skończyło, ono się skończy dopiero i też tak mogę powiedzieć: will finish at 7 a.m. albo is going to finish at 7 p.m. i każde z tych zdań będzie poprawne. Każde będzie może nieco inaczej sformułowane, będzie oddawać nieco inny charakter, ale każde będzie jak najbardziej understandable. The match. doesn't start today. Czyli mecz nie zaczyna się dziś. Mecz się dziś nie zaczyna. Mecz się dziś nie odbywa, można tak powiedzieć. On nie odbywa się w tym momencie, ale on się nie odbędzie. Jest to odniesienie do przyszłości. Czyli ten czas present simple, ogólny, który dotyczy nas ogólnie. Dlatego podsumowanie tego materiału. Jak najbardziej do czynności, które będą odbywały się w przyszłości. Czy to w niedalekiej, czy może w nieco dalszej. Można używać czasów teraźniejszych, konstrukcji teraźniejszych. Present simple i present continuous. Czy musisz się tego uczyć? Jako ciekawostkę możesz to wykorzystać. Możesz o tym wiedzieć. Warto o tym wiedzieć. Jak najbardziej, żeby nie być zaskoczonym, że jakiś native speaker powie bardziej I'm meeting Anna next week zamiast I will meet Anna next week. Natomiast jeżeli chcesz się w to zagłębiać i bardziej to poczuć, no to nie obędzie się bez optowania z angielskim, bez rozmawiania z ludźmi, oglądania materiałów wideo, słuchania i też próby mówienia, cały, cały czas doskonalenia się w tej materii. Jednak wierz mi, jeżeli planujesz wyjazd za granicę, planujesz pracę w jakiejś anglojęzycznej firmie, w której musisz się po prostu komunikować, czy też chcesz nauczyć się angielskiego tak dla siebie, żeby to rozumieć, to powiedz mi szczerze, czy nie zrozumiesz takiego zdania? I'm meeting Anna next week, czyli nie jesteś w stanie na podstawie samego tego next week zrozumieć, że chodzi o przyszłość, czy we are having a date tonight? Tonight! Not now, not at the moment, but tonight, in two hours, in five hours. You can add more details. Uh, albo they are going to the cinema at six p.m. Obecnie jest na przykład 2 p.m. Zatem at six p.m. będzie to przyszłość. i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiesz to bez najmniejszych problemów. Natomiast, jeżeli chcesz pracować nad swoją gramatyką, bo po prostu czujesz taką ambicję, czy masz jakiś ważny egzamin matura, czy jakiś egzamin kwalifikacyjny, do którego potrzebna Ci jest gramatyka, to ja zachęcam Cię do przerobienia sobie mojego kursu gramatycznego Enlina do Grammar Pack 2.0, w którym mamy 21 lekcji z najbardziej podstawowymi zasadami gramatycznymi. To jest takie 20% gramatyki, dzięki którym odnajdziesz się w 80% sytuacji i będziesz w tym poprawny, będziesz brzmieć poprawnie. Ale najważniejsze jest to, że po prostu będziesz znać te zasady. Ale nawet jeżeli nie narzucisz sobie takiego rygoru, że musisz w 100% brzmieć poprawnie, to po prostu będziesz wiedzieć, będziesz mieć z tyłu głowy, że o, taka zasada istnieje, że coś takiego jest. Nauczysz się tam wielu rzeczy, m.in. liczbę mnogiej zadawania pytań, co to jest to the w języku angielskim, co to jest to a, przed niektórymi słowami, na przykład aka, albo i can see, An elephant, dlaczego an elephant, a nie samo elefant, To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy wyjaśniam w tym podstawowym kursie gramatycznym. Dlatego zobacz opis. Tam na przykład znajdziesz informację, jak zobaczyć próbkę tego produktu, do czego cię jeszcze raz zachęcam. Koniecznie, daj mi znać, czy podobał ci się ten materiał, czy takie proste przedstawienie tego zagadnienia, czyli czasy teraźniejsze używane w odniesieniu do przyszłości, czy to było ciekawe, czy to było zrozumiałe. I widzimy się już niebawem. Koniecznie też pokaż ten materiał osobom, które uczą się angielskiego. Być może twoi znajomi, czy też twoja rodzina z pewnością będą ci za to wdzięczni. Bo takie proste przedstawienie może często im pomóc w zrozumieniu tej kwestii. Zatem jeszcze raz pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!